Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. W naszym cotygodniowym cyklu dziś kilka słów o projekcie Witkacy w Słupskich Spichlerzach Sztuki, czyli rewitalizacja i adaptacja dwóch XIX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne i społeczne, etap pierwszy. O szczegółach mówi Marzanna Mazur, dyrektorka Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. No, spichlerze się budują, to znaczy jeden spichlerz biały, na który dostaliśmy pieniądze z RPO, z województwa pomorskiego. Jako instytucja podległa marszałkowi zapewnił nam również 40% wkład własny, to są duże pieniądze, to jest ponad 6 milionów. Cały projekt brutto jest warty 20 milionów. I cóż, no co dwa tygodnie jesteśmy na budowie, tak wszyscy, z inspektorami, robimy sobie takie rady budowy. No, mam nadzieję, że nam się uda zdążyć w terminie, tak jak sobie to zaplanowaliśmy. No i dzięki temu moglibyśmy pokazać już nie tylko w całości całego naszego Witkacego, też zasoby archiwaliów, które mamy związane z jego osobą, ale także sztukę współczesną, której praktycznie w ogóle nie pokazuję. Ponad 200 wspaniałych dzieł będzie na stałej ekspozycji. Część będzie można oglądać w magazynach, bo te magazyny też będą otwarte. No i oczywiście temat osadników, ten, który bardzo budzi takie zainteresowanie. To jest taki ostatni moment, kiedy udało nam się od kilku lat zebrać wspaniałe wywiady z ludźmi, którzy pierwsi tu przyjechali po wojnie i tworzyli tą naszą rzeczywistość, w której jesteśmy. Więc mam nadzieję, że ten październik przyszłego roku pozwoli na to, żeby zaprosić Państwa do naszego spichlerza sztuki. Kolejne unijne wieści i tu mała zmiana już w najbliższą środę. Będziemy spotykali się teraz w środy i w piątki przed godziną 12. Mateusz Sienkiewicz, do usłyszenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.